Bydgoszczy, jesteśmy jako jedyni w Polsce na barce, na rzece, w centrum miasta i skaczemy z radości Hopsa za do Jurasa wspólnie z naszymi dziewczynami. Proszę Państwa, u nas jest wszystko tak, jak być powinno. Są mali, z uniwersytetu tego, są i buzi, pani Anna, a Wojtaszek jest geriatrą. Jak na odpędu potrzebujecie? I coraz więcej tego typu. To są łóżka, to są materace, to są aparaty USG, przede wszystkim jest centrum rehabilitacyjny. Starość trzeba szanować, bo taka jak jest starość, taka jak jest teraz szanowana starość, tak my będziemy kiedyś tego samego potrzebować. Szanujemy starość i kochamy młodość! A także Ciechocinek, który specjalnym transparentem przypomina, że zagrał jako pierwszy. Fantastycznie! Ciechocinek, ja do końca świata i jeden dzień dłużej. Pamiętaj, Jurek, zapraszamy Cię do Ciechocinka. Takie ruch zaproszenie odmówić nie można. U nas jest świetnie, bardzo dobrze, gmina dobre, a właśnie te panie przeżywały te pyszności, co je? Tutaj mamy łączki, ciasta różne, chleb ze smakiem. Wszystko zjemy, nic nam nie wyślemy. Za to pokażemy Wam odrobinę magii. Mateusz Kufel, taki prawdziwy magik piłki do koszykówki, potrafi zrobić wszystko. Bydgoszczy też, mecz koszykówki, w którym serduszka wielkiej orkiestry pojawią się na strojach zawodniczek. Bądźcie z nami i grajcie do końca świata o jeden dzień dłużej! Skaczamy z radości! Hopsasa do Jurasa! Słuchajcie, uwaga, uwaga! Dobra informacja jest taka, że to było ostatnie nagranie tego wejścia! Zostajemy! Ale zostajemy! To wejście mamy nagrane. Zaraz będą następne. A 4 minuty? A 4 minuty do tego regionalna? Aha. 12:30. Bardzo Państwu dziękujemy. Uwaga, uwaga, szanowni Państwo. Brakuje mi słów po prostu, żeby powiedzieć, jak fantastycznie wszyscy wybawili i jak pięknie naprawdę bawi się Bydgoszcz. Jasiu. Dziękujemy nam teraz. Kolejne wejście na antenie 12:30. Zapraszamy wszystkich.